Piątek 29 listopada w klubie muzycznym w Jabłonkowie miał miejsce wieczór polskiej muzyki rockowej. Przed publicznością wystąpiła grupa Conti Band oraz zespół Akurat z Bielska-Białej. Polski rock po czeskiej stronie. Cóż się tutaj dzisiaj będzie działo? No koncert, co innego. Koncert dwóch zespołów, jednego z Czech, to znaczy tu z tej zaolziańskiej strony, a drugi z Polski, z Bielska. No i tak się to połączyło w polski wieczór rockowy. Polski wieczór rockowy. No a wy z jakim repertuarem? Co tutaj dzisiaj usłyszymy? No zdradźcie nam trochę. No my, jak już dłuższy czas, przekrój 45 lat polskiej muzyki rockowej. Czyli te największe przeboje. Tak, na pewno, na pewno. Tylko te najlepsze, bo w Polsce w tych czasach, całym tym przekroju to powstały takie rzeczy, że aż strach się bać. No właśnie, ale kto dobiera ten repertuar, bo to są według was te największe przeboje, czy na przykład ktoś z publiczności kiedyś tam wam zwrócił uwagę, a zaśpiewajcie, zagrajcie to? No niekiedy tak mówią, ale i tak wybieramy sami, bo musimy dostosować do swojego składu, do swoich możliwości, no a jasne do swojego serca. No właśnie, czyli to tak trochę co wam w duszy gra? Co? Tak, jest to od Lombardu, Perfektu, Lady Punk, Dżemu, Republiki, no po prostu wszystko co powstało w tych 80-tych latach i jakoś się przesuwało aż do tych dzisiejszych czasów. To miejsce, w którym się znajdujemy, poproszę słów kilka, bo takie klimatyczne. No klimatyczne, bo to jest jeden z chyba z takich bardzo dobrych klubów rockowych, no na tym naszym terenie na pewno, ale myślę, że i na szerszym terenie, klub rockowy w Jabłonkowie, Rockacz, no bardzo dobry, zapraszamy wszystkich. No właśnie, wy tutaj gracie często? My jesteśmy takim zespołem domowym, czyli od czasu do czasu zagramy, jak jakaś dobra impreza się pojawi, to nas zapraszają, bo zawsze trzeba zaprosić. Już jakieś większe plany na przyszły rok? No, w przyszłym roku chcemy podbić Polskę. Czyli więcej koncertów po polskiej stronie. Tak, cieszymy się na Polskę. Akurat po czeskiej stronie, jak wam się tu gra? Fantastycznie, my już tutaj gramy kilkanaście lat tak naprawdę, no, w zasadzie od początku istnienia zespołu to już nie kilkanaście, tylko będzie ponad 20 lat, że gramy sobie również w Czeskiej Republice, tak? I to zawsze jest bardzo fajnie, no. Jest jakaś różnica, bo mnie to zawsze zastanawia. No wy akurat macie tą możliwość, że gracie i w tej, po tej polskiej stronie, i po tej czeskiej stronie, z racji tego, że też z Bielska jesteście, prawda? Czy wy odczuwacie właśnie jakąś różnicę, jeżeli chodzi o publiczność, bo o to mi chodzi? To znaczy tak, publiczność w Czechach bawi się spokojnie, ale bardzo długo. Jest taka długodystansowa, tak bym to nazwał, i taka bardzo pokojowa. Zawsze jest wszystko fajnie pod tym względem, a po polskiej stronie zdarzają się takie wystrzały energii, czasami za dużo może jakieś tam adrenaliny, jakieś tam drobne... Potem jest spadek tej energii. Potem jest spadek, tak. No i to różnie się kończy czasem na imprezach, ale... Co przygotowaliście dzisiaj? Jak ten koncert będzie wyglądał? Co w repertuarze? No będą starsze i nowe jakieś tam, nie chcę nazwać słowa, użyć słowa przeboje, ale no jakieś takie kawałki bardziej znane. Będzie energetycznie, wesoło, taką mamy nadzieję. A co tam u was nowego? Aktualnie tam z Piotrkiem, że tak powiem, konstruujemy, no takie słowo bardzo techniczne. Jakieś nowe piosenki, nowe zarysy utworów i powolutku jeden z singli będzie zmierzał ku końcowi, w procesie produkcyjnym nazwijmy to. Tak. Trzeba czekać. Powolutku, to tak początkiem roku 2025 jest szansa? Tak planujemy, żeby początkiem roku to jakoś tam wydać, nagłośnić światu. No a po polskiej stronie, bo dzisiaj jesteśmy w Czechach, kiedy was po polskiej stronie zobaczymy, usłyszymy gdzieś w najbliższym czasie? Macie coś w planach? Coś tam jest, jakiś koncert niedaleko Bielska, chyba w mieście Oświęcim, jeśli dobrze pamiętam. Potem chyba jakaś orkiestra, no to teraz jest końcówka roku, tak? Więc są jakieś takie grania
późno-jesienno-zimowe. Ale to jakieś nie pojedyncze sztuki. No a potem, mam nadzieję, jakieś plenery i... A potem już z tymi nowinkami wystartujecie. Tak, będziemy się starać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.